co to jest? Czy już wszystkie są? Czy już wszystkie są? Witam wszystkich, tu Hikomikos i dawno nie było unboxingów na moim kanale, a zobaczcie, co tutaj dostałem. Taką oto zgrabną paczuszkę, którą dla was odpakuję. Zapraszam na film. Czy już wszystkie są? Pokémon! Zrobimy to w locie, że tak powiem. Z lotu ptaka. Wow, co tu jest? Kulotka sklepu lootquest.pl. I zobaczcie, ale zarąbiste, grube przypinki, czy to są nawet magnesy? Dobra, czyli tak jak tutaj widzicie, są to przypinki właśnie z każdego teamu, Team Mystic, Team Valor oraz Team Instinct, które będą na giveaway dla moich widzów, czy to na spotkaniach podczas Pokemitów, czy to podczas darmowych konkursów na moim kanale. Bardzo fajne gadżety. I co my tu jeszcze mamy? Wow, tyle przypinek. Subskrybujcie kanał, a na pewno któreś z nich do was powędrują. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Karty promo Torterra, karta promo Infernape, karta promo Empoleon, karta promo Ultra Bestia Buzzwall. Bardzo fajny zestaw kart promo, powędrują do mojej kolekcji promek i do specjalnego albumu, do promek ligowych. Co my tu jeszcze mamy? Zobaczcie, t-shirt Articuno z motywem Team Mystic. Ja nie mogę. Na samym dole jeszcze mamy tutaj coś bardzo ciekawego. Mianowicie jest to... Wow, zobaczcie, co to jest. To jest Shiny Zygarde GX Box z 4 boosterkami. Forbidden Light, Steam Siege, Breakthrough oraz Ultra Prism, do tego Shiny Zygarde GX w wersji promo oraz ponadwymiarowej karty. Niedługo sobie zrobimy unboxing tego pudełka na moim kanale, dlatego już dziś subskrybujcie mój kanał. Dobra, zobaczcie, jak ta koszulka wygląda. Wow. Czy wy to widzicie? Hikomikos, ale zarąbiście. Sama koszulka tak się prezentuje. Przymierzmy ją. I już, gotowe. Ale zarąbiście się prezentuje, zobaczcie. Teraz dumą można reprezentować Team Mystic, oh yeah. Jeszcze z tyłu podpis. Muszę metkę sobie odpiąć. A teraz konkurs. Do wygrania są 3 przypinki. Team Valor, Team Mystic oraz Team Instinct. Wystarczy napisać, który team jest najlepszy i dlaczego. Najlepsze odpowiedzi zostaną wybrane i nagrodzone właśnie po jednej takiej przypince. Dobra, ja idę teraz na spotkanie z widzami, a za chwilę odpakujemy sobie tego boksa w następnym odcinku. Także subskrybujcie kanał, nie przegapicie wtedy żadnych filmików. Witam wszystkich, tu Hikomikos, dzisiaj w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostatni chyba, prawdopodobnie to będzie mój rajd. Ostrowiec Mural i Mawile z możliwością złapania go w wersji Shiny. Są tutaj 3 osoby w lobby i będziemy go zbijać. Może ktoś z nas trafi w końcu Shiny wersję. Co? Oderwałeś kółka? Oderwało się samo. Jak z Chińczyka za 5 zł, to się nie dziwię. Dobra, bijemy. Dobra, ślepiemy bydlaka. Mawile można solować, ale tutaj we trójkę to zejdzie nam 3 razy szybciej. No i proszę, wybrał Michałowa z niezbyt efektywnym atakiem. Tak. No to może. Ale tutaj ten Fire Blast. Nie wiem, czy on jest efektywny, czy nie. Powinien być na stalowy, ognisty. No tak. Jak ci tak wybrało, to powinien ci wyjść. Tak, Fire Blast jest super efektywny. O, też mam Fire Blasta. Na tyłku to będzie trochę. No i czy teraz będzie knockout? Tak, już leży. Mawile pokonany i chwila prawdy, czy będzie w wersji Shiny? 821 CP, 4 Golden Raspberry, 2 Rare Candy, 3 Super Potiony, 500 Stardusta i 14 kulek. Zwykły. Ale możemy spróbować sobie zrobić mu zdjęcie na AR Plusie. Hop. Czekaj, mogę ci wykopić. Chcę do niego podejść, tak żeby
ładne ujęcie zrobić, ale on się denerwuje. Uspokoił się. O nie! Ale... Co się stało? Łańcuch spadł. No czemu on cię tak złości, no? Nie tak samo. Spokojnie, mała. Rzuca się. Siedzi złapany, no bo jego jest łatwo złapać, tylko nie można go zdenerwować. Teraz wpadnę tutaj do tej rzeki. I tyle będzie. Dobra, jest ekspert handler. O nie! Czemu on się denerwuje? Dobra, i teraz mu zrobię fotkę. Chcesz mieć z nim zdjęcie? O, to jest dobre ujęcie. A chcesz mi zrobić? No, mogę ci zrobić. To ja wejdę tutaj do niego. Chyba. Czekaj. O. Tu? Jeszcze. Teraz? Dobra, rób. Już? Pokaż. Dobra, może być takie ujęcie. Zapiszemy sobie i go złapiemy. Teraz 821, po prostu rzucam bez żadnego... A może damy Pine Up Berry po prostu. Tak. Pine Up Berry, nice. 2, 3 i wyskoczył. Dajmy goldenka i odliczanie. Raz, dwa, trzy i siedzi złapany. Plus 3 ma wild candy, sprawdzimy sobie jego uprise, attention, attack, incredible. No to nie jest najlepszy, ale zawsze to pamiątkowy do kolekcji. Dobra, siedzimy sobie na lurkach i tutaj jest dużo pokemonów z możliwością złapania wersji shiny, tak jak Pikachu w okularach, Shellder tam jest jeszcze, co my tu mamy, Arona chyba. Vulpix był jednym z takich dobrych pokemonów do złapania. Shellder też zwykły, wszystkie zwykłe jakoś tak się trafiają teraz. Go Plus nadal po tej całej aktualizacji nie reaguje mi, nie wiem dlaczego. Wymieniałem baterię ostatnio i jest jakiś niesprawny. A co ostatnio Kushi testował? Testował Kushi ten Go Plusa i Gacze. Takie porównanie zrobił fajne. Właśnie on tą Gacze dostał za ten. Potem na Gacze do niego wypadł troszeczkę lepiej. Ja zdecydowanie wolę właśnie Go Plusa. To, że wygląd Gotchi nie przypomina Pokebola, to nie znaczy, że nie można na przykład na zwykłego Go Plusa sobie nakleić skina, bo też można zmienić wygląd. Sobie zmieniłem na taki galaktyczny, fioletowy, na takiej stronie internetowej zamawiałem. Trzeba wyłapać je wszystkie, bo jest ich sporo. Łapię tą szybką metodą, przeciągam malinkę, 526 CP, dam mu pineappa, podkręcam, wyskakuję. Tediursa też szybką metodą sobie złapiemy. Hop. Dobra, transferujemy. Nowe pokemony się pojawiły. Pikachu znowu w czapce. Rozjaśnię. Albo jestem za jasno, albo jestem za ciemno. Tak, tutaj to słoneczko jeszcze świeci z tyłu. Tak? Nice. Miau, miau, miau. No. Najgorzej jest z tymi eventowymi Pikachu, bo trzeba je pojedynczo, każdego z osobna. Transfer. Czy chcesz na pewno transferować eventowego Pokemona? Tak. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie, cześć.
tysięcy